Aniu, czym są dla Ciebie Światowe Dni Młodzieży? Jestem na Światowych Dniach Młodzieży po raz pierwszy i jestem pozytywnie zaskoczona, bo widzę tutaj ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj w jednym celu i wierzą tak jak ja i z każdym można porozmawiać bez żadnych barier i to jest niesamowite doświadczenie. Byliście po oazie trzeciego stopnia w Rzymie, przyjęci przez rodziny w Portugalii, 50 km od Lizbony, w małej miejscowości. Jak w ogóle, co zapamiętasz z tych pierwszych Twoich Światowych Dni Młodzieży? Dla mnie dużym przeżyciem było to, że mimo z takiej strony ludzkiej trudne to były warunki, bo musieliśmy też spać często na podłodze, mieliśmy zimną wodę, musieliśmy jeździć gdzieś tam, żeby się umyć, to było czuć taką wspólnotę, coś takiego, że nieważne było, co mamy, tylko ważne, żeby było, że mamy siebie. Jak właśnie rozmawiałam z dwójką młodych ludzi z innej wspólnoty, których absolutnie nie znałam, podzielili się ze mną takim doświadczeniem, że pytali się innego księdza, jakie mają warunki, a on im odpowiedział tak, że mają takie warunki, że niejedne dzieci z Afryki by im tego zazdrościły. I do mnie to tak mocno dotarło, że jakby mamy bardzo wiele i gdzie jeździmy do tej wspólnoty, do której się myjemy, oni nas przyjmują, karmią, rozmawiają, jesteśmy razem, mimo że każdy jest z innego zakątka Polski, to jednak jesteśmy w tym razem i to jest ten żywy kościół. Bardzo Ci dziękuję.